Czasem zdarza się, że w ramach swoich obowiązków zawodowych, obojętnie czy pracujesz na etat, czy prowadzisz swój własny biznes, nie jesteś traktowana poważnie. Dzisiaj opowiem o tym, jak dodać sobie odrobinę powagi swoim wyglądem, czyli ubraniami i dodatkami. Zapraszam! Moje klientki, z którymi chodzę na zakupy albo konsultuję ich wizerunek pracowy poprzez konsultacje przez internet, bardzo często po prostu są kobietami pracującymi. Myślę, że zdecydowana większość z nich jest kobietami pracującymi i dlatego też ubierając je, czyli wybierając wspólnie ubrania, szukamy czegoś, co sprawdzi się w pracy. Obojętnie, czy to są kobiety, które prowadzą swoje firmy, czy pracują na stanowiskach kierowniczych, wykonawczych, czy takich, gdzie zupełnie jakby ubieranie nie ma takich określonych zasad dress code'u, te ubrania do pracy są nam wszystkim potrzebne. I właśnie te klientki, z którymi pracowałam przez ostatnie lata, zainspirowały mnie do napisania w zeszłym roku książki, która tutaj mam ze sobą, czyli jak ubrać się do pracy biznesowy dress code dla kobiet. Ta książka to zbiór zasad, oczywiście tych dress code'owych, czyli opisanie wszystkiego, czym jest dress code smart, smart casual, jak wygląda takie wieczorowy dress code, co to jest black tie, co to znaczy, że należy ubrać się koktajlowo, jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną, a jak na wigilię firmową. Wszystko tutaj w tej książce znajdziesz. Ale oczywiście taka książka to nie tylko, to jest takie kompendium wiedzy, natomiast nie jest to całość tego procesu jakby budowania swojego wizerunku do pracy, dlatego też w uzupełnieniu do tej książki powstał kurs online, jak ubrać się do pracy. Oczywiście do obu pozycji, i do książki, i do kursu online wrzucę informacje pod tym wideo, żebyś mogła się z nimi zapoznać. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chcę pokazać Ci, że to ubieranie się do pracy, możemy to nazwać kreowaniem wizerunku i użyć innych takich szumnych nazw czy wyrażeń, natomiast tak naprawdę chodzi o to, że każda z nas, która po prostu wychodzi rano do pracy, zakładając, że w tej pracy nie przebiera się w żaden uniform, albo jakiś fartuch, albo jakieś inne specjalne, powiedzmy, robocze ubranie, no coś do tej pracy musi nosić. Biorąc pod uwagę długość tygodnia, standardowo 5 dni z 7 pracujemy, więc te zestawy powinny dominować naszą szafę. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć o takim trochę palącym problemie wielu kobiet, z którymi pracuję. Oczywiście nie wszystkich, ale jednak może właśnie Ciebie ten temat interesuje, skoro oglądasz dzisiejszy wideo poradnik. Ten temat to dodawanie sobie powagi wyglądem. Kto w ogóle chce dodawać sobie powagi wyglądem? No oczywiście te kobiety, które wyglądają dosyć młodo i dziewczęco. Mają po prostu dobre geny i wyglądają, że tak powiem, jeżeli chodzi o ich twarz, o ich sylwetkę, wyglądają po prostu młodzieńczo. Zazwyczaj to są tak zwane jasne typy urody, czyli jasne kobiety, te, które są blondynkami, mają jasną cerę, mają jasne oczy, ale też mają określone rysy twarzy. Ich rysy twarzy są pełne, mają miękkie usta, mają bardzo często takie okrągłe, słodkie buzie. I takie kobiety, nawet jeżeli są super wykształcone, super doświadczone i wcale już nie takie super młode, tylko już wchodzą w tak zwany wiek dojrzały, są traktowane przez swoich współpracowników i oczywiście, nie mówiąc też, że tylko mężczyzn, ale po prostu współpracowników mało poważnie. I właśnie chciałabym opowiedzieć o kilku takich rzeczach, które pozwolą Ci dodać sobie powagi. Będziesz mogła zastanowić się, zrobić sobie taką checklistę, które z tych rzeczy stosujesz u siebie, a których jeszcze nie. No i zaczynając od samego początku, co dodaje powagi, a co może jej odejmować? Jest kilka takich aspektów, które ja sobie wypisałam i przede wszystkim jest to kolor. Kolor, czyli to, na jakie kolory decydujemy się. Są takie kolory, które są uważane w świecie zachodnim za poważne i takie, które uznawane są za niepoważne. Te poważne to oczywiście zazwyczaj te ciemne, na czele z granatem, szarością, czernią, no i oczywiście bielą, która też jest dosyć formalna, ale inne ciemne kolory również będą tej powagi dodawały. Oczywiście najbardziej takie biznesowe z tych, które wymieniłam, to granat i odcienie szarości. Również poważny z jasnych kolorów, oprócz wspomnianej bieli, traktowany jest dosyć poważnie jasno-niebieski. Można to zauważyć m.in. w sferze biznesu, nawet jeżeli z biznesem nie masz dużo do czynienia, ale może oglądasz filmy, w których po prostu pokazują korporacje albo właścicieli dużych firm prosperujących biznesów, no albo po prostu świat polityki, szczególnie tej męskiej, gdzie właśnie mamy to takie garniturowe towarzystwo. Jakie kolory są mało poważne? Oczywiście no, na czele róż, tak? Na czele prowadzi po prostu róż, który jest bardzo dziewczęcym kolorem, ale też mało poważne, bo czasami trochę seksualne, kojarzona jest czerwień, szczególnie jeżeli zostanie połączona z nieodpowiednimi fasonami, bo to nie jest tak, że nie możesz ubrać czerwonych spodni czy czerwonej marynarki. Jeżeli połączysz czerwień, jeżeli to będzie tylko jeden element, a nie jakieś całe duże zestawienie, jeżeli to będzie jeden element i będzie on z tak zwanego mocnego materiału, czyli sztywnej formy, to właśnie nie będzie traktowany tak infantylnie, nie będzie traktowany też seksualnie. Bardzo często niepoważnie też myśli się o kolorach tych takich bardzo aktywnych, jak żółty i pomarańczowy, w swoich czystych formach. Jak już wspomniałam o formie sztywnej, no to oczywiście fasony, które będą dodawały powagi i to zawsze te fasony, które kojarzą się tak trochę biznesowo, tak? Czyli kojarzą się garniturowo, które kojarzą się trochę z takim sztywnym światem i formami, czyli marynarki, sukienki, które nie są zwiewne, tylko są z takiego, przeważnie z mocnych, twardych tkanin, na podszewce, spodnie z kantem, tak? Wszystko jest takie po prostu kojarzone trochę ze sztywnym. Na pewno miękka sukienka z falbankami, opływająca ciało, lejąca się, będzie mniej poważna niż taka właśnie sukienka, którą można by nazwać było po prostu garniturową. No i oczywiście, co jeszcze może odjąć Ci powagi, a nie stosowanie tych rzeczy dodać Ci powagi, to oczywiście stosowanie wzorów różnego rodzaju. Wzorów, czyli jakiś kropeczek, serduszek, kokardek, no nic takiego raczej nie używamy, tak? Czy mniej kwiatuszkowo, serduszkowo, kropeczkowe wzory na Twoich ubraniach, tym jesteś bardziej poważnie traktowana, czyli gładkie tkaniny, ewentualnie jakieś delikatne prążki, ewentualnie bardzo takie delikatne, cieniutkie kraty również mogą się sprawdzić. Oczywiście, jeżeli chcemy poważnie wyglądać, nie używamy różnego rodzaju kokardek, wstążeczek, okrągłych kołnierzyków, czyli wszystko, co kojarzy się z takim stylem bardzo, bardzo dziewczęcym. Ale też nie możemy zapomnieć o bardzo ważnej rzeczy, czyli o akcesoriach, których używamy. Pamiętaj, że zawsze sztywna torba będzie traktowana bardziej poważnie. Wszystko, co kojarzy się tak, no tak jak ten garnitur, po prostu kojarzy się tak sztywno, będzie robiło, jak to się mówi, dobrą robotę, czyli raczej sztywne torby niż takie, które będą miękkie. Jeżeli chodzi o obuwie, to zawsze czułenka stukające, mocne obcasy będą dodawały trochę powagi bardziej niż baleriny, a do tego jeszcze oczywiście z tą nieśmiertelną kokardką. Także wybieraj rzeczy, które będą Ci się kojarzyły po prostu tak bardzo sztywno i biurowo i wtedy w tej pracy będziesz mogła wyglądać poważniej. Ale też dodam Ci jedną taką rzecz, okulary. Okulary to zawsze rzecz, która dodaje trochę mądrości, tak? Wizualnie, oczywiście tutaj żartuję sobie troszeczkę, ale dodaje właśnie takiego poważnego wizerunku. Jeżeli nie malujesz się na co dzień, a jesteś bardzo jasnym typem urody, to polecam też zastosowanie odrobiny makijażu, czyli chociaż zastosowanie tuszu do rzęs, jakieś henny, ewentualnie podmalowania sobie brwi. Makijaż oczywiście nie jest niezbędnym elementem wizerunku biznesowego, ale na pewno może trochę podrasować Twoją jasną urodę i dodać w ten sposób odrobinę powagi. Także podsumowując, pamiętaj o tym, że mamy kolory, które są uważane za poważne albo niepoważne, mamy fasony, które dodają trochę naszemu wizerunkowi tak zwanej sztywności i ona pomaga w tej powadze, tkaniny gładkie bądź z takimi stonowanymi wzorami są dużo bardziej traktowane, mogą dodawać tej powagi niż te, które mają wzory, a szczególnie zakazane wzory to właśnie serduszka, kokardki, kwiatuszki. I oczywiście musimy też pamiętać, że fasony też mogą dodawać dziewczęcości, czyli wszystkie wszystko, co ma falbaneczki, okrągłe kołnierzyki, będzie kojarzone bardziej z małą dziewczynką niż z profesjonalistką. Więc kluczem do dodania sobie powagi, można powiedzieć, dodanie sobie trochę surowości, takiej sztywności w wizerunku. Oczywiście nie trzeba stosować wszystkiego naraz, to znaczy niekoniecznie trzeba ubierać się w granatowy garnitur i sztywną koszulę i okulary i do tego jeszcze mieć związane włosy, bo to jest element, o którym nie wspomniałam wcześniej, a teraz przyszedł mi do głowy. Zawsze, gdy masz długie włosy oczywiście, rozpuszczone będą bardziej kobiece, dziewczęce, sensualne, a związane będą traktowane bardziej tak poważnie, więc sugeruję też je związywać. Więc nie trzeba stosować wszystkiego, żeby nie wyglądać znowu zbyt sztywnie, zbyt poważnie, szczególnie jeżeli w miejscu Twojej pracy nie obowiązuje taki sztywny styl ubierania się, ale możesz sprawdzić, czy czasem nie stosujesz wszystkiego przeciwnego, czyli nie stosujesz właśnie okrągłych kołnierzyków, kokardek i zbyt dużej ilości różu w swoim wizerunku i wtedy te elementy wprowadzać powoli. Także zapraszam Cię do eksperymentowania. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy stosujesz te sposoby, o których wspomniałam, a może masz jakiś swój, o którym ja dzisiaj nie wspomniałam. No i zapraszam Cię serdecznie do tego, żeby brać udział w projekcie Jak ubrać się do pracy, czyli do przeczytania książki oraz e-booka, jeżeli wolisz formę elektroniczną, no i do dołączenia do kursu online właśnie o tej tematyce. Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia następnym razem, życzę Ci wspaniałego dnia.